Witam serdecznie. Dzisiaj jest 16 października. Pszczółki tak chodzą. A dzisiaj przyjechałem, żeby zobaczyć, bo 12 wyczyściłem wsówki i chcę zobaczyć, czy nadal jest naturalne, czy nadal osypuje się waroza, czy po prostu ten proceder zaprzestał. I na tej powałce jest jedna, dwie. Ale tu są mrówki. Więc jakiś osyp jest. Na 4 dni dwie warozy. Patrzę, czy nigdzie więcej nie ma. No tak jak tu widać. Tu widzę chyba dwie. Tu jest kolejna wkładka. I po prostu nie widzę żadnej warozy. Izolator jest zastosowany 4 dzień. Chciałbym się tam do jednego z... z komentarza odnieść, że po zastosowaniu izolatora sypie się waroza. No, nie wiem, może tak jest, ale w tym przypadku dzień, w którym był opublikowany, znaczy dzień, w którym był nakręcony film, był zastosowany izolat, więc spadanie warozy nie było wynikiem zastosowania izolatora, nie? Teraz nie leży żadna waroza. Bynajmniej ja nie widzę, jeszcze się przyjrzę. Nie ma. Nie ma po prostu warozy. Tak jak widać. No właśnie. Jeszcze zajrzymy krótko pod powałeczkę. O! Tak wygląda ta rodzinka. Może ja odłożę na bok sobie powałeczkę. Tu były rameczka odsklepiona. Pszczółki trochę ją wybrały, ale jeszcze czuć. O, dostałem żądełko. Profilaktycznie. Dobra, zamknę, bo nie mam kapelusza, nie mam nic. Ale tak wygląda ta rodzina. Izolator. Pszczół pełno. To jest 4 dzień izolacji. Wyliczyłem za tak około 20. Sprawdzę, czy matki, czy pszczoły nie pobudowały mateczników. No tak, czy pszczółki nie pobudowały mateczników. Taki jest ruch na wylotku w tej silnej rodzinie. Nie wiem, czy to się młoda pszczółka oblatuje, czy coś noszą. Są rodziny, które loty są bardziej silne. O, pszczółka wraca z pyłkiem. Tak to wygląda pasieka. O, wylotki. Tu są 4 ule. Tu są 2. Ule są skierowane na różne strony świata. Tu dużo pszczół wraca z pyłkiem. Pszczoła się już mną interesuje. Tak ta pasieka wygląda. No. To jest taki wysoki, bo na razie tu w tym wysokim korpusie odkładam ramki. No. Tak to wygląda pasieka tutaj pod dębem. Starym wielkim dębem. Okej. Więc nie uważam, że to, że
matki przestały, drzewa roza się sypie. To jest wynik zastosowania izolatora, bo izolator był w dniu, więc ta roza nie mogła wyczuć, że będzie izolowana, nie? A po izolatorze nie ma. Teraz jest czwarty dzień. Po izolatorze nie ma na wkładce warozy, co świadczy, że to nie jest izolator, bo jeżeli to by był izolator, to teraz właśnie jest ten czas, gdzie jest czwarty dzień izolacji na tej pasiece matki. Więc prawdopodobnie i teraz tak, są dwie tezy, hipotezy. Matka, nie matka, pszczoły nie mają czerwiu. Nie, pszczoły, znaczy, okej, bo już się zakręciłem. Po prostu albo warozy już nie ma w ulu, albo czynnik, który działał wcześniej, a już nie działa, nie tłuczę tej warozy, ale zaczekam dokładnie jeszcze do 20, nie, do 20, znaczy 20 sprawdzę mateczniki, to co ja zrobię, to 20, czyli po 9 dniach izolacji sprawdzę, czy nie ma mateczników ratunkowych. Jeżeli będą, zerwie je i później po prostu za 5 października, bo tak przypada, zostaną pszczoły raz albo dwukrotnie wyleczone. Zobaczę, co będzie na wkładkach. Więc tak to wygląda. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję za wszelkie komentarze, opinie. No właśnie. Dziękuję.